Hej, witam was w kolejnym odcinku z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na zabójcy, więc tego zabójcy już dość dawno nie było. Więc tak naprawdę przypominam wam o łapeczce w górę do zostawienia komentarza, oczywiście subika, jeśli go jeszcze nie macie. I zapraszam też do linków w opisie, czyli Fundusz Wsparcia na PC-ta i Discord dla widzów. Co na tym zabójcy się podziało, no to oczywiście za chwilę zobaczycie, bo będę tutaj opowiadał. Tym bardziej, że był event petów, gdzie zabijaliśmy trochę potworków naszych, stworków, potworków. No i zobaczymy, jak stoimy z tymi petami. No niby Jaryś jest już na 100, ale nie możemy pokonać Diabłoczorta. No będziemy sobie go dzisiaj próbować na pewno darmówką, chyba że wypadną nam jakieś grzybki. Koła, to wtedy popróbujemy więcej razy. Jeśli chodzi o światełko, no to ptaś 91, jeszcze mam 3 karmienia, ewentualnie 6 karmień na ewentualnie paladona, więc tutaj się nie przejmujemy. Ziemia wykidało tuwa, więc też na tyrka będziemy się robić zakusy powolutku. Jeśli chodzi o ogień, smoki 84 dobił do rokitka, więc na razie nie ma co szukać jęzownika. I jeśli chodzi o wodę, no to szlałbym w 40, więc tak to mniej więcej wygląda. Głębiona jeszcze nie mamy szans pokonać, więc to jest jeszcze daleko, daleko w tyle. Jako że mamy ostatnią walkę w Pili i Dagiem, raczej przegramy, bo to jest walka wody na światło. Raczej szans nie mamy, mimo że mamy tutaj siedmiornicę 100, ale on tutaj jakimś ptasiem czy okiem stuwą nam wjedzie. Zrobi kuku, więc dokładnie tak. I to jest była walka do oddania, więc ją po prostu oddaliśmy. Więc to mamy zrobione. No myślę, że od razu już sobie zróbmy tą walkę w chwili. Pierwszą darmową. Niech nam już timer sobie leci. Zobaczymy, może akurat magia odcinka pomoże. Bo no niestety, ale szans ostatnio w ogóle nie wykazywał. Nasz tutaj Lilaś, no i tutaj widzę, że znowu jest to samo, no nie ma szans na razie, żebyśmy go pokonali, ale jakoś sobie tutaj musimy dać radę. Spróbujmy też zaatakować sobie jakiegoś tutaj przeciwnika, ktoś tutaj robi awkę, więc bardzo dobrze. Mimo tego przegraliśmy. Aha, no spoko, ciekawe. No dobra, no to co my mamy dalej? Tutaj już kibel wrzuciłem dzisiaj, tak, 300 na 550. Więc dobrze by było teraz coś wrzucić takiego, żeby jutro, bo mamy 3 dni do sterylnych sedesów, żeby tutaj głupio czegoś nie stracić. No byśmy musieli wrzucić teraz przez 3 dni epiki, byśmy mieli 450. Tylko czy my będziemy mieć tyle epików? To jest pytanie. Mamy 2. Mamy 3 epiki. Trochę mało. Trochę mało. Może tutaj by się coś znalazło. Jest tutaj epik, ale to jest kurczę. Niby tu są jakieś epiki, ale mogą się zmienić. To jest problem. To jest właśnie ten problem, że się mogą zmienić. Bo tutaj to już na pewno raczej nie ma nic. A tutaj w świetle raczej nie pokonamy nikogo, kto by dał nam jakiegoś zwyklasa, zwykłego epika do kibelka. Tutaj będziemy mieć delikatny problem. Delikatny problem. Na sterylne sedesy potrzebujemy tych epików, więc może te 3 dni będziemy wrzucać jakieś klejnoty. Nie wiem sam. I tak stracimy, i tak stracimy. Trzeba będzie to dokładnie przemyśleć, co tu zrobić. Rozmontowania dzisiaj chyba już zrobiłem, z tego co pamiętam nie zrobiłem. No dobra, no to jest jeszcze do rozmontowania. I myślę, że możemy iść na awkę. Zobaczymy, czy uda się coś tutaj pokonać. Zdobyć trochę może golda, może jakieś jedzonko jeszcze nam wpadnie. Zaczynamy od grzyba oczywiście, więc mamy już jednego grzybka na próbę na Diabłoczorta, jakaś
jakiś item do rozmontowania możemy sobie wrzucić. Plakat miałem jakiś dość słaby. Wykopać klejnot? Chyba tak, coś takiego chyba miałem tutaj dzisiaj. Nagrywam to wieczorkiem w poniedziałek niestety, a wy to dostajecie we wtorek. Z tego względu, że we wtorek jestem bardzo wcześnie, zbieram się do pracy, więc wolę to nagrać dzisiaj mimo wszystko, niż potem jutro na szybko sobie tutaj ogarniać całe to nagranie i jazdę do pracy. Mimo wszystko, ale wolałbym nie śpieszyć się do pracy, bo przez to mogą być jakieś różne tam kłopoty, a mimo wszystko jakoś nie rajcują mnie kłopoty, że tak powiem. Tutaj dwójkę sobie weźmiemy, to dlatego to nagrywam teraz. Na razie nie widzę żadnych jedzeń. Event skończył się. No i no tak powiem szczerze, widać, że się skończył, bo nie dostajemy kompletnie nic. No i teraz tak, musimy sobie powiedzieć jedną rzecz na pewno, że od piątku będzie znowu event Golda, będzie event twierdzy, to na pewno też nam bardzo pomoże, o tym też za chwilę powiem, dlaczego nam ten twierdzy pomoże. Będą też dusze, które też nam pomogą, więc tutaj złożyło się bardzo dobrze, że te eventy akurat będą w ten od tego piątku. Więc zaraz tutaj zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Tutaj weźmiemy sobie dziesiątkę, dostaliśmy jabłko kolejne, ale jabłek na razie mamy w zapasie. Jabłka na razie nie są nam potrzebne. Wolałbym dostać coś innego. W ogóle dzisiaj nie byłem chyba na arenie. 37. Jeszcze trochę bym poczekał do tych 44, powiedzmy, jeśli wieczorem nie będzie 44, zanim to chyba to zrealizuję, albo poczekam już do rana. No nie wiem, co tu zrobić, ciężka sprawa, ale dobra, idziemy robić tą aftę. Nie będziemy się na razie tym przejmować. Mamy ważne, że jest to EQ do awki kompletne. I powoli też trzeba będzie szukać może jakichś itemów na ulepszoną jakość przedmiotu, na legendarny loch, który będzie też od piątku. Tutaj item zwykły, ale to będzie chyba na jutro do rozmontowania, bo dzisiaj już mamy rozmontowanie, dokładnie tak. Więc tak to wygląda, że przydałoby się robić jakieś trzy przedmioty na ulepszoną jakość przedmiotu. Teraz też sobie zobaczę, czy gdzieś tam w ekwipunku nie mam na pachołkach ulepszonej jakości, bo by było na pewno nam dużo, dużo łatwiej wtedy w tym legendarnym lochu, jakbyśmy dostawali jakieś fajne epiki dla nas, czy tam legendarny przedmiot, bo podejrzewam, że jeden czy dwa legendarne przedmioty uda nam się zdobyć tutaj na tym koncie. Mamy 118 grzybów, więc na razie jesteśmy chyba 3 do przodu, jakoś tak, 3 do przodu, więc prawdopodobnie będziemy mieć 3 walki na jabłoczorta, ale zobaczymy, jak to będzie dalej. Tutaj co jest, odporność na błyskawice, to nas nie interesuje, może weźmiemy piątkę. Tutaj co, artefakty, to też nie bardzo, weźmy też tą piątkę. I powolutku nam tutaj się kończy ten pasek. Powiedzmy, że weźmiemy siódemkę. Zaczniemy sobie robić ten trzeci pasek. Teraz przydałoby się jeszcze kilka grzybów łapać. Będzie proste? Obawiam się, że nie. No ale będziemy próbować. Dwójka za 800. Dwójka za 770. Nie ma nic ciekawego. Bardzo to klikniemy. Dwójka za 700. Weźmy tą dyczkę. Może ta chociaż
gdzieś coś, cokolwiek. Nie. No, jedzeń dzisiaj nie dostajemy. To jest bardzo zła wiadomość, bo jest w końcu truskawka. Narzekałem i jest, ale truskawka będzie na jutro. Ja to na dzisiaj co byśmy chcieli? Wodę, śliwek trochę by się przydało, chociaż z jedna, żeby ta śliwunia wypadła. Jest grzybek, chociaż tyle. Więc już mamy 4 próby, tego co dobrze liczę. Punkty życia 3% to też słaba runa nam się trafiła tutaj na itemie. Dwójka za 400. Nie ma. Za 330, naprawdę słabe te misje. Jest ten pod golda, 13 do złota. Ja chcę to, bo tu mamy 3 PD. Czy my możemy mieć już 4 PD? To jest pytanie. Gdybyśmy mieli już 4 PD, byśmy mogli sobie zrezygnować z jednego PD. Wiki. Ale na razie się tego nie dowiem. To jest raczej do rozmontowania, tak mi się wydaje. Ten przedmiot. Przynajmniej na razie. Jest cytryna. Cytryna też będzie na jutro, czy tam na jakiś dzień. Tutaj weźmiemy sobie jeszcze dyszkę Jerzyna. Ok. Złoto 12% złota na pierścionku, a tu mamy PD 3%, więc też to nas nie interesuje. Weźmiemy sobie tą siódemkę i tu liczymy, że będzie jakaś dwójka, nie ma dwójki. Nie. Śliwek nie widać. Ostatnie to. To jest cytryna. Fajna piątka się trafiła. W sumie dobra będzie tutaj piątka, żeby to wziąć i ustawić sobie dwójkę. Ta dwójka jest naprawdę przyzwoita. Ta czerwona nie wiem kompletnie na co jest, chyba na czas misji. Bo tutaj 430 tysięcy golda, 580 tysięcy expa. Ja tutaj mam, może tamta jest na golda, ale mega słaba. Także awkę mamy zrobioną, tutaj sobie ustawię wartę na godzinki, żeby sobie później ją jeszcze kliknąć. Także to mamy zrobione, idziemy teraz na koło. Raczej poziomu nie wbijemy. Chociaż jest szansa, że pokonamy tą piramidę szaleństwa. No nic, ale koło teraz zrobimy najwyżej. Troszkę expa stracimy. To nic się nie stanie. Mamy złoto, jest śliwka. Nawet od razu nakarmię tego szlał węża, żeby tutaj miał. Się cieszy przez ten czas na odcinku chociaż chwilę. Jest trochę kamienia, więc to też jest spoko. Są trzy grzyby. Coś tu jeszcze duszę. Ok, drugi raz duszę. Trochę expa, znowu duszę. Jest cytryna. Jabłko. Coś grzyby. Dobra, jest dobrze, jest bardzo dobrze nawet. Mamy 10 prób prawdopodobnie na diabło czorta, więc jest bardzo obiecująco. Więc tak, tutaj tak jak mówiłem, czekamy. Tu możemy sobie jeszcze 2,5 tysiąca kliknąć nawet, żeby nam się tu szybciej zbierało. Tu wszystko mamy zrobione. Powiedzmy, że tak. Spróbujemy sobie może tego druida tym razem zaatakować. No te nasze bronie są tutaj mega słabe, mimo że dałem tutaj na obie bronie. Kar wiedźmy, no to jednak te bronie są, zobaczcie, no 114 i 60. Te bronie nam tutaj bardzo robią robotę, że to wszystko tutaj przegrywamy. Mam nadzieję, że wypadnie nam jakaś broń podczas legendarnego lochu. Może być nawet zwykła, może być epic, cokolwiek, żeby był tylko dobry, żebym mógł to założyć. No i dobra, no co my tu mamy jeszcze do zrobienia? Hazardzista. Hazardzista. Próbujemy duszę może.
Coś by nam się tu przydało. Jest 17 tysięcy. Tutaj spróbujemy odłamki. Kamień tu też bym chętnie przygarnął. 28 tysięcy, ok. To mogłoby być na przykład 4 kostki kamienia, to już bym bardziej był szczęśliwy. Ale z trzech też nie będę narzekał. Tutaj spróbujemy kamień. Oko, ok. Będzie piątka kamienia. 140 tysięcy już mamy. Niestety, ale jest 140, więc jest bardzo dobrze, bo tyle mniej więcej potrzebowałem na dzień dzisiejszy. Zobaczymy, jak będziemy z tym stać nas w następnych dniach. Więc tak, brakuje nam tu 50, powiedzmy, tysięcy kamienia, żeby postawić kwatery robotników 15. I za 2 dni nam się twierdza zakończy na 15 poziom. Więc mamy od razu kwatery robotników, jeśli uda nam się uzbierać, a powinno nam się udać uzbierać. I wtedy na evencie twierdzy uzbieramy sobie surowce na talkę 15. I myślę, że jak się uda uzbierać na twierdzę 16, to puścimy twierdzę 16, a jeśli nie, no to pójdziemy w Akademię Skarbiec, żeby to chociaż do 10 ulepszyć, żeby tutaj troszkę miejsca więcej mieć. No zobaczymy, jak to będzie tutaj wyglądało. Możemy też zaatakować sobie tutaj jakieś osoby twierdzy, może coś nam dadzą. O, jest pierwszy, który coś da. Także spoko, też jeszcze robimy te ataki, bo nie mamy 5000 ataków w twierdzy, więc nie mamy osiągnięcia. Więc musimy to jeszcze tutaj troszkę porobić. Ale już chyba dość niedużo nam brakuje, zaraz zresztą tutaj zobaczymy. Zaraz tutaj do tego dojdziemy. Jeszcze pójdziemy na chwilę do podziemi. Tam zobaczymy, jak wygląda sytuacja. Bo tam też powinno być dość ciekawie. Ale został nam ostatni atak, którego nawet się nie opłaca na razie robić, więc idziemy do podziemi. W podziemiach wygląda to następująco. Za 3 dni, właściwie to za 4 dni, właściwie no to jak wy to oglądacie, to za 3 dni, będziemy mieć traktor 13, zbieramy na trenera 12. Gdzie no troszkę nam brakuje. Mamy 263 przeciwnika, czyli Nigo. Wczoraj niestety jeden atak z nim przegrałem, więc musiałem podbić delikatnie Władka o 5 poziomów i teraz myślę, że już raczej takich problemów nie będziemy mieli. Więc sobie tutaj troszkę nadrobimy tych duszek. Już mamy prawie milion, więc te 2,5 miliona powinno w te 3 dni może się uzbierać. Jeśli dobrze rzuci koło duszami, jeśli dobrze rzuci hazardzista duszami, a jeśli nie, no to jak się skończy ten ekstraktor, to jeden pakiecik dusz podczas eventu i możemy budować trenera tak naprawdę. Więc tak to mniej więcej tutaj wygląda. No i tak jak wspominałem na odcinku dla wspierających, dzisiaj odbierzemy sobie tutaj przygodomat. Bo możemy już zdobyć osiągnięcie, więc odbieramy. Zobaczmy, co my tutaj dostaniemy ciekawego. Oczywiście osiągnięcie. 48 milionów expa, 13 milionów golda i jeszcze nam zostało 77 punktów w przygodomacie. To w sumie możemy na razie zostawić, bo i tak na razie tego nie będziemy ulepszać dalej, bo teraz będziemy się skupiać na trenerze. A jeśli będziemy mieć dużo dusz, to może polecimy w serce ciemności. Zobaczymy, jak to będzie. A jeśli nie, no to ruszymy z przygodomatem. Więc tak to mniej więcej tutaj będzie wyglądać. Tutaj rozdajemy te statystyki. I chodźmy na portal do portal gildii. 30 milionów, nawet ładnie nam to zeszło. Portal solo. Mamy 29%, więc byłoby miło, gdybyśmy go pokonali. Ale obawiam się, że może być mega ciężko. Jeśli on będzie takie krytyki w nas ładował, to na pewno tego nie zrobimy. No już nie mamy połowy życia. Jemu zostało 7 milionów. Nie damy rady tego zrobić. Troszkę
troszkę szkoda. 1 700 000, ile mu procent? 2%. No było blisko, niestety się nie udało. No to teraz jeszcze próbujemy ten loszek, czy może tornado, ile mamy miejsca? 3 sztuki. No to spróbujmy to tornado, bo jesteśmy daleko w tyle. 279 poziom. Mam nadzieję, że to nie jest 10%. No nie jest, ok. Abrownik 280, to na pewno nie jest 10%. Śnieżny lew, to jest też spoko. Nie dostajemy na razie itemów, to też jest dobra sprawa. Tutaj kolejny zwiadowca, więc powinno być łatwo. Item do kociołka za prawie 4 miliony, więc naprawdę fajnie. Piekielny dragor. Czy może już damy sobie spokój i spróbujemy sobie pójść tutaj do piramidy szaleństwa. Nie będziemy szarżować za bardzo, idziemy do piramidy. Może tutaj uda nam się pokonać Don Capisciego. Aj, 10 tysięcy życia brakło Magusiowi, żeby dał jeszcze jeden cios. No niestety to nie uda się, więc niestety. Co my tu mamy? No ten Lilaryś na tego diabłoczorta jeszcze nam tu został. Bo tak to wszystko mamy zrobione, jutro runki, więc musimy to dzisiaj zresetować. No, musimy to dzisiaj zresetować. Więc czekamy jak najpóźniej do 44 tysięcy oktylionów. My do 44 oktylionów, nie do 44 tysięcy. I mam nadzieję, że się to uda. Więc tak naprawdę co nam tu zostało? Lila Ryś, Diabłoczort. Próba numer 1. Na razie jest ok. Lila Ryś musi zacząć więcej unikać na pewno. To jest zdecydowanie to, czego my tutaj potrzebujemy. Bo jeśli my dostaniemy tyle krytyków jak teraz, to szans nie będziemy mieć nigdy. Kolejna próba. Ok, jest kolejny unik. Krytyk, dobrze. Ok. To było już coraz bliżej. Kolejna próba. Musi to dzisiaj paść. Bardzo bym chciał, żeby to dzisiaj padło. No, Rysiu, dawaj. Dawaj jakieś uniki. No patrzcie. Uparte bydle. Chyba ten trener 11 nam tutaj nie pomaga. Tak mi się wydaje. Też powiem wam, że na Ryśku 97 chyba lepiej nam szło. Jeszcze jeden krytyk i to wygrywamy. Nie, dlaczego on dał krytyka, a nie ja? No super. Jeszcze raz. No diabełek to diabełek jednak. Dawaj go, Rysiu. Dobrze. Kurde, no, odwdzięczył się tym samym. No to kolejna próba. Jeszcze mamy parę prób. Ale wolałbym go pokonać i spróbować jaduna jeszcze kliknąć. Chociaż to nie będzie bardzo proste. Nie możemy już dostać obrażeń. No i dostaliśmy kryta. Co jest tym diabełkiem? To jest po prostu niemożliwe. Tutaj ta próba raczej będzie bardzo, bardzo słaba. Dokładnie tak. To ile jeszcze? 3 próby nam zostały. Zobaczmy, może ta. W razie nie mamy krytyków. On jeszcze blokuje. To na pewno nie będzie ta próba. To na pewno nie będzie ta próba. Jeszcze dwie.
Na razie jest okej. Dobrze, krytyk, unikaj. A krytyk, unik. 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 No i krytyk, diabełka i pozamiatane. Ostatnia próba. Niestety ostatnia próba. Zobaczymy, co tutaj się wydarzy. Jest krytyk od nas, jest unik. Unik. Krytyk, nie ma krytyka, ale jest unik. Sporo blokuje niestety. Nie dostaje krytyków. Dobra, jest krytyk. Unik. Rysiu, no ja nie mogę. Rysiu, ale ty jesteś. Jej, no dobra, nie udało się. A myślałem, że mimo wszystko popadnie. Niestety nie. Więc tak to mniej więcej wygląda z takimi naszymi paciorkami. Miruś tutaj 15 ma. Spoko. Długili też jakoś tutaj w miarę wygląda. Więc jest fajnie. Fajnie jak w kombajnie. Pupila gildyjnego już dzisiaj sobie klepnąłem. Z 16% jest, także jest spoko. Także wszystko już tutaj zrobiliśmy. Mam nadzieję, że zostawicie chociaż łapkę pocieszenia, że nie pokonaliśmy Diabłoczorta, mimo że już pewnie mamy jakieś fajne procenty na niego. Mam nadzieję, że do zobaczenia na następnym odcinku, a ja się już z wami żegnam, tak trzymajcie się ciepło i na razie.